A oto kolejny odcinek Zagrajmy Fallout 2. Kontynuujemy poszukiwanie skarbów dzisiaj, tak? Widzisz Mikiego, poszukiwacza skarbów, tak jest. Kolejny już raz zaszczycasz mnie swoją obecnością. Czy leżą tu gdzieś jakieś ukryte skarby, o których dobrze byłoby wiedzieć? No, tak się składa, że coś wiemy już na ten temat. Cóż, nie mam pewności. Powiedziano mi, że mogę znaleźć skarb gdzieś tutaj. Co? W centrum? Ktokolwiek ci to powiedział, albo kłamie, albo jest szalony. Poza kilkoma zapadłymi melinami w Broken Hills byłem już wszędzie i nic nie znalazłem. Tak naprawdę to myślę o ruszeniu dalej. Wielka szkoda. Jakieś wskazówki bardzo by mi się przydały. Cóż, do zobaczenia. Czyli studnia, tak? Idziemy grzebać w studni. Tu Markus się będzie przyglądał. Może się zainteresuje też, co my tutaj robimy. Tak, mamy kontynuację. Pamiętając o tym, co Tyfon powiedział o ukryciu skarbu w miejscu nieodzownym, które raczej nie zostanie spalone lub zaorane, dokładnie sprawdzasz starą studnię. Kilka stóp niżej w ścianie zauważasz cegłę, która w widoczny sposób wyróżnia się wśród pozostałych. Aha, ale się obłowie. Delikatnie wyciągając luźną cegłę ze ściany, zaglądasz w ciemność, wypatrując bogactwa, na które zasługujesz. Nic tu nie widzę. Rzucasz bezużyteczną cegłę do studni, aby uwolnić ręce. No dobra, czas na kasę. Nagle z dziury w ścianie studni wypada pokaźnych rozmiarów torba z przywiązanym sznurem i znika w ciemnościach. W swojej gorączce zdobycia skarbu uszło twojej uwadze, że wywalona przez ciebie cegła była przywiązana sznurkiem do tego skarbu, którego tak pragniesz. Cholera, do dupy. Masz rację, jest do dupy. Wygląda na to, że musisz znaleźć sposób na wydostanie skarbu ze studni. Twoje gabaryty są za duże, aby zejść na dół studni i przy okazji nie zaklinować się. Chyba będziesz potrzebować pomocy. Tak, skoro moje gabaryty są za duże, gabaryty Wika raczej jeszcze większe i tak dalej, więc tutaj mamy takiego niższego gościa, no to trzeba do niego wrócić. A, no tak, 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 to już mówił. O, czy leżą tu gdzieś jakieś ukryte skarby, o których dobrze byłoby wiedzieć? No cóż, owszem, sądzę, że jesteś doskonałym partnerem do, nazwijmy to, Joint Venture. Naprawdę? To wspaniale. Co to będzie? Złoto, klejnoty, święte artefakty? Wygląda na to, że dużo pieniędzy. Wystarczająco, aby żyć wygodnie przez długi czas. Super. To jest właśnie przełom, na który czekałem. Co powiesz na 50 na 50, partnerze? A spoko. Wspaniale. Jak to było? Gdzie są ci źli? Co mam robić? Powiedzmy, że spędzisz trochę czasu w miejscowych jaskiniach. Fajowo. Po prostu pokaż mi odpowiedni kierunek. Aha, już tutaj studnia. Przyjacielu, to nie jest dokładnie to, co miałem na myśli. Dobrze ci idzie. Jeszcze tylko troszkę. No dobra, dobra. Idę. Ale tu cuchnie. Okej, już prawie. Tak. Masz? Ta, jest tutaj. Mój Boże, ta torba jest ogromna. Ten dziadek nie żartował. To musi być majątek. Przywiąż worek do liny. Wyciągnę go. Ta, jasne. I zaraz znikniesz wraz z moją dolą. Nie sądzę. Daj mi sekundę, żeby sprawdzić. Jak chcesz, i tak nigdzie stąd się nie ruszysz. Otwieram sakwę. To jest piękne. Takie świecące. Powiedziałeś oha? Dlaczego powiedziałeś och, ach? A, nieważne. Popatrz na to. Miki przywiązuje torbę do liny, a ty wciągasz ją na górę. Jest całkiem ciężka. Może Miki się myli. Zobaczmy, co my tu mamy. W pośpiechu otwierasz torbę, wyzwalając przypływ adrenaliny. Materiał torby ukazuje... Cóż to takiego? 10 tysięcy kapsli. Cholernych kapsli? Wkurzające, co nie, dzieciaku? Cóż, może lepiej poszczęści ci się kiedy indziej, a teraz wyciągnij mnie stąd. Ten stary guli Benkart oszukał mnie. Chciał się po prostu pośmiać ze mnie, gdy ja marnuję swój czas biegając dookoła.
E, przyjacielu, może odrobinka pomocy tutaj? Wiedział, że spędzę godziny, nie dni, biegając wszędzie dookoła, żeby znaleźć to gówno, które mi wcisnął tylko po to, żeby się dobrze uśmiać. E, słuchaj, tu na dole jest pewne duże, wielonożne coś, które chciałbym dość szybko pożegnać. Możesz się pośpieszyć? Tyfon powinien przecież wiedzieć, że kapsle są w dzisiejszych czasach bezużyteczne, czyż nie? O Boże, pełza po mnie, ratunku! Wiecie co, to naprawdę słodkie, gdy się o tym pomyśli. On naprawdę myślał, że mi pomaga. Może troszkę za bardzo zżynam się na starego. No to tyle, jeśli chodzi o skarb. Chyba czas ruszać w drogę. Pomocy! O, czekajcie. Wciąż mam wrażenie, że coś wyleciało mi z głowy co do tej studni. No cóż, nie ma czasu do stracenia. Dobra, gościu tam został. A, tak jest, zobaczcie, nawiązanie do Fallouta 1, takie fajne. Bezwartościowe kapsle od butelek. Podobno używano ich niegdyś w charakterze pieniędzy, ale podejrzewasz, że to tylko plotka. A, miałem to sprawdzić, zapomniałem ten przełącznik. O, zostawimy Markusowi, co? Zostawimy. Tu mu zabrałem tę gumową lalę, to zostawimy mu kapsle za to. Niech ma jakąś pamiątkę, bo to już do niczego nie będzie potrzebne. Pyk. Kapsle dla Markusa. Proszę bardzo. O, czekajcie. I co? Sprawa tych zaginionych ludzi dzisiaj w końcu, tak? Broken Hills. Oczyszczacz powietrza to jeszcze nie ruszymy. Ale to możemy porobić. Aha, no i jeden z widzów w sumie przypomniał, można też to od razu ruszyć. Ze skorpionem. Ja mam nadzieję, że jego zwłoki nie znikły tylko, bo trochę przerzucałem to braminie łajno, nie, ale nie powinny chyba jeszcze zniknąć, zwłaszcza, że nie wychodziłem z tej lokacji. Bo on tam w lucie ma przecież te okularki takie ważne, znaczy ważne, no przydatne, które też tam się mogą przydać w Nowym Rino. Zupełnie o tym zapomniałem. No w sumie to... Oj, znikły? Nie, jest, dobrze, tutaj. Nie znikły zwłoki. To są okularki, o właśnie, takie okularki. A, jeszcze narzędzia nawet jakieś miał. Ogon mu zostawimy, tak? Okularki zabierzemy. Okularki już wam tutaj czytam. Okulary mające za zadanie korekcję wad wzroku. No, taki właśnie skorpion. Narzędzia będzie można sprzedać. Okularki się przydadzą, znaczy nie są jakieś bardzo ważne. Ja bym chętnie tego skorpiona nie zabijał, no ale już jak wyszło, to niech tak będzie. Tutaj profesor jest smutny. Dobra, musimy się zająć tymi ludźmi, tak? Okularki jako taki przedmiot questowy, który, no pewnie już, znaczy nie wiem czy niedługo, ale będzie potrzebny. Pewnie go zostawię jednak, chociaż nie, czekajcie, w bagażniku to może nie będzie dobry pomysł, bo tam będzie ten motyw, chociaż... Na wszelki wypadek niech Sulik trzyma te okulary może. Sulik niech trzyma okulary. Narzędzia ja tu będę miał, jakieś na sprzedaż, coś. Kurde, to miałem sprawdzić. Będę to trzymał. I co, możemy wejść sobie, tutaj był ten wychodek. Albo od strony tam, gdzie była roślinka. O, tutaj gada ten, patrzcie. Ten tyfon z roślinką sobie tutaj konwersuje. Mówią coś? Dobra. O! Mam poczytać ci bajkę? Może Królewna Śnieżka, Jaś i Fasola, Mała Syrenka. Jaś i Fasola. Na każdym kroku nawiązanie do jakichś nasion, roślin i tak dalej, tak? Jaś Fasola. Też. Znaczy była ta bajka o Jasiu Fasoli, nie? Co to się pięło w górę tam i dotarł do innego świata. Chodzi ci o ubranko, które trzymam w szafce. No tak sobie tutaj gadają. Ta roślina... To miała dobry pomysł, żeby tutaj została przesadzona. Może sobie z tymi gulami właśnie konwersować, nie? Jak tam skarb? Same kapsle od butelek są nic nie warte. Co? Nie używa się już kapsli jako pieniędzy? Więc całe to zbieranie, ukrywanie i obawa, że ktoś mi je ukradnie, było na marne? Kurna, przepraszam, że musiałeś tak się nabiegać. Gdybym tylko wiedział. A cóż, mogło się zdarzyć każdemu. Dobra, zostawiamy tutaj ich. Roślinka i gul, tyfon.
Tutaj można sobie wejść, tak? Dobra, wejdziemy. No właśnie, Jaś i jak to było? I Łodyga w fasoli? Jak to ta bajka była? Jak byłem mały, to oglądałem taka... Znaczy mały, no mały byłem jeszcze. Taka fajna ekranizacja była, taka złowroga tego Jasia i Łodygi fasoli. Tam była taka wiedźma w tej krainie nad chmurami. O, tu z mrówami będziemy walczyć. Ale ta wiedźma to dla takiego małego dzieciaka to przerażająca była. Ona była taka smukła, taka chuda bardzo, w czarnych ubraniach, z taką podłużną brodą. I tam były takie fajne piosenki złowrogie też. Ej, dam wam link pod tym filmikiem, jak nie zapomnę, zapiszę sobie. No, link. Do bajki pewnie nie, chociaż może na YouTubie jest, bo to stare, pewnie tam żadne prawa autorskie do tego nie dotyczą, podejrzewam. Ale do jakiegoś takiego fragmentu, coś, żeby tytuł był. Ale to była świetna bajka. Kurde, chyba ją sobie obejrzę nawet. Dobra, musimy walczyć z mrówami, tak? Mam tutaj jakiś nożyk. Kurde, trzeba uważać, żeby Wikowi pod lufę nie wchodzić, tak? To tylko mrówki wycelowane. Tutaj coś po oczach będziemy nawalać. Po oczach mrówy, tak? Albo w czułki, wszystko jedno. Pyk. Ło, taka mrówa tutaj jakaś twarda. Pchnięcie. O nie, zrobiła unik. Kurde, Wik. Trzeba uważać, żeby nie zachciało mu się tutaj z tych serii nawalać w plecy. Ale spoko, on już tam zdobył z dwa levele. Ma dobrą celność, zwłaszcza z bliska, no to przecież, no bez przesady. Proszę mnie nie straszyć z tym Wikiem. Dobra, tutaj... Aha, on tutaj Sulik zabił na hita, lepiej ode mnie. No ale wiadomo, to Sulik. Kurde, ja tu zanim podejdę do tej mrówki, to... Mhm, tak, tutaj jakiś odrzut wygenerowany. O, wielka mrówka krytycznie obrywa w czułki. I gubi kilka czułek. A to krytyk to będzie... Jakieś takie zaległe dedykacje tutaj trzeba. Dla kapslujących donatami mnie widzów, tak? Kacper Buła. Dla ciebie jest tutaj dedykacja załatwienia tej mrówki, która straciła czułki na skutek trafienia krytycznego. Pozdrawiamy Kacpra. Tak jest. O, tu będzie dużo mrówek. Ej, właśnie. Będzie dużo mrówek, to z dedykacjami się wyrobię. Gdzie jest mój skaner? Mhm. O, no dobra. Trochę tu trzeba będzie powalczyć. No, mrówki słabe. 150 punktów doświadczenia za 3 mrówki. Zagadka dla młodszych widzów. Ile za jedną mrówkę można dostać doświadczenia? No, w sumie się trochę tego doświadczenia zbierze, nie? Dobra, tu jest mrówa. Chyba będę sobie podchodził. Jak tam percepcja mrówek? No, taka średnia. I będziemy sobie to wybijać. Ej, ale właśnie, ten Jasi Łodyga fasoli. Chociaż nie wiem, czy tak dokładnie brzmiał tytuł akurat tej wersji. On tam krowę sprzedawał, ale to było w każdej wersji Jasia i Łodygi fasoli, nie? Że on krowę sprzedał. Ta matka się wkurzała tam. Aha, no właśnie, bo on tę krowę sprzedał za fasolę. Później ta matka ją wyrzuciła, te fasole, i z tej fasoli wyrosła taka gigantyczna fasola. On tam się wspinał i dotarł do takiej krainy. I o ile oficjalna wersja tej bajki, to tam nic takiego strasznego się nie dzieje. Tam też jakiś olbrzym jest i tak dalej, ale w tej wersji, o której ja mówię, to był taki horror dla dzieci w sumie. Fajne to było. O, takie rzeczy. Dobra, o, tu jest jakaś drabina. A co to za drabina? Bo ta drabina to wejście do podziemi. A, idę tutaj. To wejście do podziemi tam przy tej roślince, które było, to tam gdzieś dalej na północy powinno być. A to? A tego nie kojarzę. Pewnie jak tam wejdę i zobaczę, to mi się skojarzy, ale w tej chwili nie pamiętam. Dobra. Tutaj. No, krytyk znowu, ale tylko za 12 to nie dedykujemy. No bez przesady, to musi być jakiś potężniejszy krytyk, nie? Czy jakaś mrówka mnie tu jeszcze wyczuła? Nie, po prostu wykonuje standardowy ruch. To nie jest ucieczka planowana, raczej, jeżeli mrówa jest zdrowa. Dobra, idziemy tutaj. Okej, kolejna mrówka. No, a takie mrówki, nawet jak mnie tutaj będą trafiać, to nic strasznego się nie stanie, nie? Cyk, tu jakiś krytyk. Krytyk za 22. Część egzoszkieletu jest uszkodzona.
Jakiś chitynowy pancerzyk pewnie. No dobra, uszkodzenie egzoszkieletu 22 możemy zadedykować. Hexlord! Dla ciebie dedykacja. Z krytykiem w mrówkę z uszkodzeniem egzoszkieletu. Pozdrawiamy Hexlorda. No tutaj. No spoko. Czyli tędy wszedłem. Okej, zakończymy walkę. Podbiegnę do mrówki, spróbuję jakoś tak od tylca. Dobra, załączę sobie jako pierwszy. Mogę zaatakować. Czy zejdzie na hita? Pyk. Zeszła na hita. Krytyk za 40. Gubi kilka czułek. No kurde, trzeba dedykować. Magik, to dla ciebie. Czułki dla ciebie. Chętnie bym ci je zebrał i przesłał, ale się nie da. Pozdrawiamy magika. Tylko nie skacz. Cyk. Okej, okay. I kolejne 50. Co to jest za drabina? Ja muszę sprawdzić od razu. Ha, to tutaj. Patrzcie, jest jakieś takie zejście przykryte plandeką. Nawet można było zauważyć. Tu przy tym gościu. Okej. Okay. No to znamy to miejsce, to tu byłem. Idziemy dalej. Sulik się gapi. Dobrze, dobrze. Czyli wiemy, że nie ma uszkodzonego wzroku na skutek jakichś... O, tutaj mruwa była. Jeden punkt wytrzymałości straciłem. Dwa ataki ma taka mruwa. Tu jest więcej mrówek. Cyk. O, tylko za 4. Słabo widzicie coś. Ej, to jakiś bosior mrówkowy. Dobra. Albo po prostu krytycznego pecha miałem. Krytycznego pecha nikomu nie dedykujemy, nie? Oho. Gana wyjął. Sulik podbiegł. Cyk! Inicjatywa Sulika załatwił mrówę. Aha, tutaj inne mrówy widzę. Coś kombinują gdzieś jakaś. Tak, tak, tak. Tu biegną chłopaki. Cassidy nie odnosi obrażeń. Pancerz zaabsorbował. Chodzi o tę punktową absorpcję, która w metalowych pancerzach już jest przyzwoita. Tak, za... Co? Krytyk za 51. Co ten Sulik w ogóle robi, nie? Ale on ma takie te obrażenia tam bazowe, bardzo duże. Dobra, to dedykacja ode mnie i od Sulika w takim razie dla Voltera. Ode mnie i od Sulika z pozdrowieniami. I kilka czułek normalnie bym też wysłał, ale nie mogę. No i co jeszcze? Tu jakaś mruwa jest... A tutaj są dwie mrówy w pobliżu. A ja tutaj nie dojdę. A. No dobra, będą strzelać. Miejmy nadzieję, że Vic czegoś nie odwali. Cyk, tutaj seria w mrówę. A Vic ostrożnie do tego podchodzi. Po jednym strzale to Cassidy tutaj szarżuje, znaczy wariuje. No masakra, co robi ten Sulik. Dobra, i właściwie mi się dedykacje takie zaległe dla kapslujących donatami widzów tutaj skończyły. Możemy jeszcze jakimś innym widzom w takim razie jakieś tu dedykacje zapodać. Mam tutaj kilku wpisanych. Skoro dużo mrówek będzie, to sobie podedykujemy dzisiaj. 250 expa, biegniemy. Trzymam się dołu jakoś tak. Oho, jest mrówa, następna namierzona. Cyk, pchnięcie w czułki. Za 9. Czułki. Oho, odrzut wygenerowany. Za 33, też traci kilka czułek. No dobra, dla wielkiego obserwatora dedykacja. Chyba dla najbardziej aktywnego komentatora pod filmami. Także pozdrawiamy wielkiego obserwatora. Na pewno wielce obserwuje dzisiejszy odcinek. Dobrze. No takie krytyki. O, mrówa mnie wyczaiła. Z daleka patrzyła akurat w tym kierunku, więc tak to działa tutaj. Okej. Okay. Wczułki. A, kurde. Zdolność widzenia straciła mrówa, ale tylko za 16, to nie dedykujemy. Za niskie obrażenia. Za niskie obrażenia ze stratą zdolności widzenia. To Mickiewiczowi mogę zadedykować. Dobra, trzymamy się dołu. Kolejna mrówa. O, tu jest jeszcze jedna. Parka. Oho! Tutaj będzie ta kwestia z zaginionymi ludźmi. To nie wygląda za dobrze już. Okej. Daleko ta mrówa, dosyć blisko. Zaraz ją sięgnę. Wczółki. Tak, porządny odrzut.
Za 30 i gubi kilka czułek. Może być dedykacja dla Daro. Pozdrawiamy, Daro. Też jeden... Daro to jest w ogóle jeden z moich widzów, który mnie zasubskrybował najwcześniej spośród wszystkich widzów. On to ma u mnie subskrypcję, to jest ponad 10 lat. Nie wiem, czy z 12 nie jest. On tam praktycznie od samego początku jest, nie? Daro. Tak jest. I też bardzo aktywny komentator. Jak tylko ma czas, to ogląda. Tam zawsze jak obejrzy, to skomentuje coś, no. I to bardzo dokładnie. Dobrze. To także dedykacja z pozdrowieniami dla Daro jak najbardziej musi być. No dobra, no to mogę zakończyć walkę? Mogę. Spróbuję tutaj podbiec, zainicjować. 4, tak? 5. Dobra, może jeszcze kawałek. O, tutaj fajnie i to nawet nie na skradaniu, tak podejdę. No. Tak jest. 32, krytyk. No niech będzie. Chciałbym zadedykować tego krytyka kulturyście chaosu, takiemu widzowi, który pod jednym z ostatnich odcinków napisał komentarz, który sprawił, że zacząłem zupełnie inaczej patrzeć na te skrzynki tam na północy w Broken Hills. Ja wam jeszcze ich nie pokazywałem, więc jeżeli ktoś nie kojarzy Fallouta 2, to nie wie, o czym ja właściwie mówię. Ale ja zawsze myślałem, że te skrzynki to jest takie przeoczenie twórców gry. Zresztą masa osób tak z tego, co wiem, uważa, że to jest przeoczenie twórców gry, że tam te skrzynki niby nie powinny być widoczne, może powinny być gdzieś poza ekranem, że niby w tych skrzynkach to jest sprzęt niby przechowywany przez kupców, że gra jakoś tam, że program jakoś z tych skrzynek bierze sprzęt, tam daje na sprzedaż, czy jakieś takie różne dziwne rzeczy. Ale ten widz bardzo fajnie zinterpretował to, co duchy mówiły Sulikowi odnośnie tego miejsca, Broken Hills. Pamiętacie, co tam było? Tam było coś takiego, że trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie płotu. Tylko gdzie jest ten płot? No to o co może chodzić, jak nie o to? Właśnie po drugiej stronie płotu tam są te skrzynki, tak? Jako taki rodzaj sekretu, coś takiego ukrytego. No moim zdaniem to jest planowane przez twórców. Zwłaszcza, że do tych skrzynek trzeba się dostać w taki specyficzny sposób, no nie wychodząc poza planszę, jakby taką widoczną, ale nie w jakiś taki sposób na skróty, tylko tak, żeby idealnie od lewego punktu obejść praktycznie całą planszę i dotrzeć do tych skrzynek. Czekajcie, bo tu jakiś krytyk, ale tylko za 12, to nie dedykujemy. Także moim zdaniem jak najbardziej jest to po prostu taka ciekawostka, sekret zaplanowany przez twórców. Nie chce mi się wierzyć, że po prostu dali te skrzynki tak na widoku, przez przypadek, że niby trochę dalej powinny być. Ale wyszło im za blisko i nie zauważyli tego, że te skrzynki są. No nie no, zbyt dużo zbiegów okoliczności byłoby. A jeszcze na dodatek właśnie te słowa Sulika jakby mnie utwierdziły w przekonaniu, że to było planowane, że to jest taka wskazówka. Gdzieś po drugiej stronie płotu właśnie trawa jest bardziej zielona. Wiesz, na zasadzie weź tam się rozejrzyj. Także tamta dedykacja jak najbardziej dla kulturysty chaosu. Z pozdrowieniami. Dobra, bo tutaj widzę... No dobra, tu jeszcze będziemy dalej dedykację robić. Czy to jest krytyk? No krytyk, ale za 22, trochę za mały. Poczekamy na jakieś lepsze, nie? Ale często mi te kryty wchodzą. No ale tak to jest, jak się celuje po oczach, w czułki, takie te krytyki w tę określoną strefę z lewej strony, jak się wskazuje, to tam jest właśnie mocno zwiększona szansa na krytyka. Nie wiem o ile, w sumie, jeżeli ktoś wie, może napisać, ale na pewno ostro. Czułki. No i znowu trafienie krytyczne, ale tym razem bez żadnego efektu specjalnego. Nawet pewnie nie zignorowałem pancerza. Bo jeden z efektów krytycznych to jest ignorowanie pancerza. A może mrówki jakieś hity nowe tu mają specjalny? O, tutaj lepiej. No i znowu krytyk na przykład, nie? Tutaj mamy niby bazową szansę tylko 16%, a jak walicie po oczach czy po czułkach, to prawie zawsze krytyk wchodzi, nie?
No ale szansa na trafienie się mocno zmniejsza. O, dobra, mamy kolejną mrówę. O nie, zapomniałem, tutaj musi być wycelowany przecież, halo. Cyk, o, tak lepiej, za 11, nope, to nie chcemy. To nie chcemy dedykować, tak? Gdzieś tu jeszcze jakieś mrówki na dole, nie widzę, tu jest najbliższa. Jakoś może tędy? A, zauważyła mnie, jakaś taka mrówa z większą percepcją. W percepcję sobie dała punkty przy tworzeniu mrówczej postaci. No to pszczółki. Ale za dużo w pancerz nie dała. Okej. No to tutaj idziemy. Kolejna mrówa. No i tak 50, 50, 50 i trochę tego ekspa się nabije. O, zobaczcie, ile mrówek tu jest. Pilnują pewnie tego miejsca właśnie. Zżerają zwłoki. Cyk. No, tutaj 24 i strata zdolności widzenia. Jeszcze za mało. Podnosimy poprzeczkę, jeżeli chodzi o krytyki i dedykację. Podnosimy poprzeczkę. Kolejna mrówa zauważyła. Tak z 30 obrażeń musi być. No, ta mrówa nie wie o mnie. Po prostu sobie idzie. Patroluje. Dobra, ci nie strzelają jakoś bardzo z daleka, to dobrze. Mają ustawione, żeby uważać, aby mnie nie zranić, tak? Oby się trzymali tego planu. Pszczółki. Jak tam? Za 36, dobra, porządny krytyk. Dedykacja dla Moniki od Witchy Vena. Już to planowałem zrobić dawno. Dobra, to pozdrawiamy Monikę, 36. I strata czułek mrówy. Jeszcze mogę zaatakować tę drugą, to może będzie takie, wiecie, takie zdwojone pozdrowienie z dedykacją, bo to cały czas ta sama tura. No nie, tutaj akurat słabo to wyszło, ale... O nie, co to za strzelanie? Ups. Dobra, miejmy nadzieję, że dobrze przycelowali. Tak śmignęło mi koło ucha, jak elfowa strzała we Władcy Pierścieni tam, wiecie, w tej walce z Gilgaladem. Znaczy, jak Gilgalad prowadził elfy. Dobra, tu mogę chyba... To, 200 punktów doświadczenia, tu jeszcze było tych morówek trochę. Tutaj ta jedna. Pyk! Za 20, za mało. Okej. Tutaj też ich trochę było. I pszczółki. Za ile? 36. No dobra. Dedykacja dla Oli Pimpusi. Z pozdrowieniami oczywiście na prośbę jednego z widzów. Tak? Pozdrowienia dla jego dziewczyny. Może być. Dzisiaj taki koncert życzeń. Tylko już właściwie na liście nikogo tu nie mam. Skończyło się. No tak. A mrówek jeszcze dużo. No dobra, a propos mrówek, już tutaj kciuki. No za 33, ładnie. Jak tutaj puszczę turę, czy jakaś mrówa coś o mnie wie? Nie wie, bo nie podchodzą za blisko. Czyli, że nie ma zagrożenia, tak? To ja zaraz tutaj stworzę zagrożenie. Cyk, uwaga, uwaga, dwa, bez skradania. Pudło! Jeszcze raz. Okej. Czyli tutaj chyba wszystko. Trzeba się przyjrzeć dokładnie, zbadać każde zwłoki. Tutaj na przykład. Mogę to jakoś? Mogę. Widzisz ciało kobiety z Broken Hills i jest wiadomość od Francisa. Bierzemy to. Uwaga, uwaga. Zajus. Markus nie robi nic w sprawie tego mutantofoba Jacoba i jego spiskowców. Zaczęli od zepsucia systemu oczyszczania powietrza. Co potem? Odkryłem ich miejsce spotkań. Tunele. Wrzucenie tam paru trupów mogłoby sprowadzić na Jacoba podejrzenia. Jeśli chcesz się przyłączyć, daj znać. I spal ten cholerny papier.
No nie spalili. Patrzcie na to. Po dokładnej inspekcji dochodzisz do wniosku, że denatka została zastrzelona, zanim pogryzły ją zwierzęta. Widzisz, ludzkie zwłoki chyba zostały pogryzione przez zwierzęta. Ciekawe, przez jakie, nie? Dobra, tu przeszukujemy. Może coś tu się jeszcze znajdzie. W ogóle tutaj te zwłoki to wyglądają jak... Co to jest w ogóle? Denatka, jakaś taka wielka głowa. Jak jakiś obcy co najmniej. O, tutaj nic nie zrobię, tu nic nie zrobię. I ten music tajemniczy. No dobra, więc tutaj... A tu jeszcze tak jakby przyciśnięte jakieś zwłoki. Tak, ale to nie do przeszukania. O, tu coś jeszcze jest. Może coś można podnieść. Nope. Rozczłonkowane takie. Nie, tutaj nic. No dobra, idziemy dalej walczyć z mrówkami w takim razie. Trzymam się na razie cały czas tej prawej strony. Jak wrócę do punktu wyjścia, odpalimy skaner, zobaczę, czy jakieś mrówki nie zostały przegapione, przeoczone. Dobra, mrówka załatwiona. Sulik się gapi. Kończymy walkę i szarża na mrówę. Dzień dobry. Ło, tu jeszcze ich trochę będzie. I drabina. O, to będzie pewnie ta drabinka, po której można wyjść w miejsce, gdzie pierwotnie ta roślinka sobie rosła. Ta, którą przesadzałem. Okej, za 40 tutaj, bez odrzutu. Ostro. Tutaj dużo mrówek. No, ostatnio level zdobyłem. I tu dalej nabijamy expa w dzisiejszym odcinku. Ło, potężny odrzut za 36. Tu mnie mrówa widzi, pewnie zaraz Sulik podbiegnie i będzie dźgać. Jak tam Sulik? Jeden cios mógł wyprowadzić i zabił mrówę, nie? No ale to taki właśnie Sulik. Się tak zastanawiam, czy zostawić go w drużynie, czy tego robota brać w przyszłości. Robot fajny też. Osulik też fajny, nie? Ktoś tam mi pisał coś w komentarzu, że... Ale to ja w ogóle nie kojarzę takiego motywu. Że robot jest poza charyzmą jakoś tak. Że można go sobie zawsze wziąć, ale chyba tak nie było. Ale może... Będę musiał gdzieś tam wyczytać sobie. O, zdolność widzenia mrówa straciła. To nie powinna mnie atakować, mimo że przeżyła. Odsunę się tutaj. Mogę sobie po prostu... Znaczy tę zaatakuję tutaj. Podejdę już od razu do tamtej. Pyk. O kurde, przeżyła. No bo tamta straciła zdolność widzenia, to jednak... Te chciałbym dobić. Cyk. Poszło. Aha, ta straciła zdolność widzenia, czyli w ogóle jej nie atakują. Dobrze. I tu porobione. 100. No tu mogę wam pokazać, gdzie wyjdziemy dokładnie. O, tutaj była ta roślinka przy tym pługu, tak? I była smutna, że nie może nawiązać konwersacji z tymi... innymi roślinami, którymi niestety profesor się nie zajmował. No dobra, idziemy dalej. Tutaj mrówa, widzę, się przemieszczała. Jo. Dziabnięcie. Nie odnoszę obrażeń. Pancerze zaabsorbował. Cyk. Co za odrzut. Za 30. Trafiam w czułki i tracą czułki mrówy. I w czułki. Nope. Jeszcze jedno pchnięcie takie zwykłe zrobię. Ej, no żyje ta mrówa. Tutaj słabo mi się wylosowało z tymi obrażeniami. Ale Sulik
No zaszarżował i ją zabił. No to jest niesamowite w ogóle. Dobra, tutaj zakończę walkę. Mrówka nie trafia. A ja trafiam w pczółki. Cyk, co 33. Oho, tutaj już chyba się zbliżam, tak, do miejsca, gdzie startowaliśmy. Także dobijemy te mrówy, odpalę skaner. Zobaczymy, jak to wygląda. Jeżeli jakaś została pominięta, to trzeba ją ścignąć. Okej, tutaj pchnięcie w czułki. I się odsunę. O, nie wie o mnie, naprawdę? Okej, no to w takim razie zaraz się dowie. Albo nie zdąży się dowiedzieć. Padła. 50 punktów doświadczenia. Dobra, skaner. Skaner odpalamy. A, jest, tutaj coś zostało blisko, zobaczcie. Skaner dobry. Gdzieś tu, a widać ją. Pięć. Nope. Tak lepiej. Czy trafię, czy zabiję? Pyk. Tak jest. No dobra. Możemy zobaczyć z ciekawości. 95 tysięcy ponad expa. Troszeczkę brakuje jeszcze zabici. 30 gekonów. 3 kobiety. Kosmici, czyli Wonamingo 28. Mężczyźni, olbrzymie mrówki 57. Psy. To były pewnie 10 tych dzikich psów, które w Modok chciały braminy dorwać. Pamiętacie? Tam było to zadanko. Rad skorpionów dużo, ale to miałem to wydarzenie takie w drodze, no nie? Z tymi skorpionami. Tam dużo ich padło. Roboty, czyli ten robot w okolicy Klamat. Dwie rośliny, tam u Hakunina w ogrodzie. 101 szczurów w ogóle. Jeden szpon śmierci w Modok. Tam. Ten, który te jaja im znosił, tak? No dobra, no to trzeba dalej coś z tym zadankiem porobić w związku z zaginionymi ludźmi. Najpierw skoczymy do tego gościa, który szukał tej swojej żony. No mamy dla niego smutną wiadomość. Co? Mam nadzieję, że umiesz? Co tam? Moje liście, moje biedne liście. Oni tutaj sobie różne fajne dialogi pewnie śmieszne uskuteczniają. Tylko, że szkoda, że tak rzadko. Gek? Tak, był taki facet. Ciszej, ktoś słyszy. Się okaże, że roślinka wie coś o geku, nie? Dobra, gdzie był ten gościu? Tutaj? Tak, to on. No i? Udało ci się ją odnaleźć? Moje serce boli mocniej z każdą chwilą. Tak, wiem, gdzie jest. Wiesz, gdzie jest? Gdzie? Czy to była taka laska bez nóg? W tunelach pod miastem jest grupka martwych osób. Twoja żona jest wśród nich, przykro mi. Dzięki za informację. Teraz, jeśli pozwolisz, muszę się iść wypłakać. Przyjaciele był list. Wynika z tego, że była w grupie planującej wymordowanie mutantów w Broken Hills. O mój Boże, ja nie wierzę, że to po prostu... To, co mówisz, może być niestety prawdą. Już wcześniej nienawidziła każdego mutanta i gula, jakiego spotkała. Nie wiem dlaczego. To wszystko prawda, ale pomyśl. Morderstwa mogą nie skończyć się na twojej żonie. Jeśli zabili ją, mogą też chcieć zabić ciebie. Chyba nie chcesz powiedzieć, że moje życie jest w niebezpieczeństwie. O Boże! Możesz mieć rację. Ostatniej nocy słyszałem jakieś szepty i szuranie dookoła domu. Opuszczenie miasta może być w tej sytuacji jedynym rozwiązaniem. Uważaj na siebie. Powodzenia. Dan dowiedział się od ciebie o morderstwie żony. Zdobywasz 500 punktów doświadczenia. Okej. Moglibyśmy z tą informacją iść do Markusa, ale to mogłoby zapoczątkować pewien tutaj krwawy konflikt na skutek tego, co się wydarzyło. Pójdziemy do tego Francisa, który był tam ujęty w tej wiadomości.
tego gościa, który na ręce się siłować chciał. Ej, czy coś tu się popsuło z tym tym? Jakoś tutaj te teksturki, coś tak dziwnie. Dobra, chodźmy właśnie do niego. O, czyli tutaj gdzieś on siedział. I powiemy mu, spytamy go się, o co chodzi z tą wiadomością. Tak chyba będzie lepiej. Pomóc ci w czymś? W tunelach leżała notatka z imionami Francis i Zajus. Wygląda na to, że popełniłeś trochę przestępstw. Cholera. Zajus znowu zostawił porozrzucane papiery, co? Cóż, człowieku, powiem ci coś. Wiedziałem, że są w tym mieście ludzie, którzy chcą zabić mutantów. I wiedziałem, że Markus aresztowałby ich tylko wtedy, gdyby miał dowody. Chciałem po prostu, aby to się stało z jak najmniejszym rozlewem krwi. A więc zabiłeś niewinnych, co? Niewinnych? Ludzie, których zabiłem, chcieli zabić mnie. Po prostu odwdzięczyłem się pięknym za nadobne i upewniłem się, że ich śmierć usłuży też innemu celowi, takiemu, który posunąłby dalej sprawę dla pokoju. Tak. Ale wciąż nie jesteś nikim więcej niż kryminalistą i mordercą, a ja mam tylko twoje słowa, że istnieje jakaś konspiracja. Jeżeli porozmawiasz z niektórymi w mieście o swojej nienawiści do mutantów, to dowiesz się o konspiracji. Wiem, że dwa zła nie czynią dobra, ale nazwałbym to samoobroną. Zrobiłem coś złego, przyznaję. Nie mogę tu zostać. Tak, to będzie musiało wystarczyć. No dobra. 1000 punktów doświadczenia. Miejmy nadzieję, że to wystarczy, żeby utrzymać tutaj pokój pomiędzy tymi mutantami a ludźmi. O, jakieś takie konfliktowe, kontrowersyjne osoby zostały jakby usunięte, nie? Ten sobie poszedł, tamci siedzą w więzieniu ci ludzie. O mój Boże, Morlokowie! Ten tam siedzi w tej studni w ogóle, nie? Dobra, zagadamy z Markusem odnośnie tych zaginionych ludzi jeszcze ogólnie, że ich znalazłem. No taci tu stanęli w przejściu. O, zaraz tutaj. Morlokowie. Dziękuję za twoją pomoc. Mogły być kłopoty. Przejęliśmy ich schowek na broń i rozbroiliśmy ich bomby. To odnośnie tego zadania, wiecie, którego ja się niby podjąłem, tak, wysadzenia tej kopalni. No to już sobie z tym poradzili. Wspaniale, mam kilka pytań. Jest coś, o czym musisz wiedzieć. Co do zaginionych ludzi. Tak? Znaleźli się twoi zaginieni ludzie. Są w tunelach pod miastem. Nie żyją? Cholera. Sam powiadomię rodziny. A, chwileczkę. Wiem, że nie chcesz pieniędzy za tę robotę, ale weź to w ramach naszej wdzięczności. Strzelba myśliwska z celownikiem jest twoja. A, widzicie? Karabin myśliwski z lunetą. Nie ma to, jak widzieć, głupi wyraz twarzy ofiary tuż przed śmiercią. Luneta zamontowana na tym karabinie myśliwskim sprawia, że jest to prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. No broń fajna, tylko że, znaczy ona z bliska nie jest za dobra. Taka z lunetą, taka snajperka jakby. Jakbyśmy chcieli czymś takim. To ma tylko pojedynczy i wycelowany. To oczywiście serią nie może nawalać. Ma bardzo duży zasięg. No zobaczcie, z bliska. Minus 21%, nie ma szansy, żeby tym trafić, to tylko z daleka może jakoś fajnie właśnie likwidować cele. Tutaj już jakbym chciał wycelować, patrzcie, 91%, mimo że moje umiejętności w broniach palnych nie są jakieś duże, no, są na takim poziomie, jakim są, bo czytałem te gazetki, no nie, tam w ogóle w inny sposób punktów nie wkładałem, na razie. No, a mimo wszystko fajnie to wygląda. Ja wam powiem, że nawet się to będzie mogło chyba przydać, nie wiem, z wycelowanego, to już by tak fajnie nie było. Gdzieś tam w oczy, aczkolwiek nawet. Im dalej stanę, tym ciężej będzie trafiać, nie? Ale chodzi mi o to, że to się może przydać. To się może przydać, jak się będę chciał dostać w przyszłości, wiecie, do tej bazy tam. Tam, gdzie były te wieżyczki takie strażnicze, które ze sporej odległości nawalały niezłymi DPS-ami, że tak powiem. Ten tutaj jęczy w tej studni.
I po prostu jak będę miał celować z wycelowanego w te czujniki optyczne, czy jak to było, tam były takie motywy, żeby je unieszkodliwić, to wiadomo, szansa pewnie będzie bardzo mała na takiego odpowiedniego krytyka, który te czujniki zniszczy. Ale nawet jakbym miał poza zasięgiem wieżyczek stać i trafiać w ten sposób co 10. strzałem, to i tak będzie można to rozpracować w taki sposób, na przykład w taki sposób, nie? Więc jak najbardziej to zostaje. Nie będę im dawać, bo oni jednak są stosunkowo blisko mnie w walce często, czyli by mieli te kary do celności i to by słabo działało. Ale to zostaje na pewno. Zostawimy to w ogóle, w bagażniku to zostawimy. Może w ogóle podejdę do samochodu i się troszkę ogarniemy. No i te skrzynki jeszcze na północy, zaraz wam pokażę. O właśnie, to są takie płotki, nie? O, tu jest płot, właśnie po drugiej stronie płotu, trawa jest bardziej zielona. Tam podejdę, od której strony wam pokażę te skrzynki, pójdziemy sobie po nie. Dobra, w bagażniku zostawimy... Na pewno to... No, ta kartka niepotrzebna. Tu mamy przedmioty na handel, to jeszcze nie wiem. Steampaków dużo, kasy dużo. Właściwie to też sprzedam. Nie będziemy z tego korzystać. No dobra, znaczy amunicję mogę nosić, to, bo to aż takie ciężkie nie jest, to będzie na handel. Tu jest wszystko w porządku. 8 kocich łapek. Dobrze, tu dużo amunicji. Ogniwa energetyczne. Tu jest ten karabin szturmowy. Ach, co, karabin szturmowy. Oni by woleli chyba te strzelby bojowe chwytać. Co? Dobra, niech na razie tak będzie. Zobaczmy tak. Zobaczmy Cassidy. No to mogę nosić na handel przy sobie. 2 sztuki. A Wik. Chociaż teraz właśnie tak pomyślałem, że to nie jest dobry pomysł, żebym ja się tutaj obciążał tym wszystkim, skoro mamy zawartość tych skrzynek na północy zaraz przechwytywać, nie? Może tak, niech on to sobie na razie weźmie. To też, to też. To też. Nawet ten skaner niech na razie weźmie. Niech weźmie to, niech weźmie to. No tej wiadomości już nie będziemy potrzebować, nie? Zostawię ją tam, gdzie są te kapsle. Tak się starałem teraz, żeby ta wiadomość nie dotarła do Markusa. To pełza po mnie, o Boże! Żeby nie dotarła do Markusa, a tu mu wsadzimy do jego szafki, nie? No nie, to... To chyba nie jest jego dom, nie? Nie wiem. Dobra, tutaj niech to sobie będzie. Nie rozumiem prosić o jakieś sekretne... Jak rozumiem prosić o jakieś sekretne przejście, to za dużo. I teraz tak, nie wiem, tutaj sobie podejdę. Tutaj powinniśmy te skrzynki chyba zobaczyć. Tak? Tak, no zobaczcie, to jest to, nie? I po prostu różne osoby uważają, że... Znaczy sporo osób uważa, że to jest przegapienie twórców, że to niby nie powinno tu być. A ja uważam, że to jest jednak, że to jest sekret właśnie, zostawiony przez twórców. Nie wierzę, że tak te skrzynki to sobie poustawiali na widoku, że niby przegapili, że to powinno być dalej. I że trzeba akurat całą planszę tak fajnie sobie obejść, żeby do nich dotrzeć. I jeszcze te informacje od sulikowych duchów. Dlatego je weźmiemy. Tego sobie weźmiemy, tę zawartość skrzynek. Tu trzeba właśnie, zobaczcie, zacząć tutaj. Także jeżeli w niektórych współczesnych wersjach jest nawet specjalnie zablokowany dostęp do tych skrzynek, to moim zdaniem to jest błąd w tych wersjach. No tu jakoś cyk, powinno się dać. Patrzcie, to jest idealnie. Idealnie właśnie ten punkt, stamtąd i stąd, żeby można było przejść. Chyba, że współczesne wersje z modyfikacjami mają to oddalenie dla niby takiej iluzorycznej, zwiększonej rozdzielczości, no nie? I to wtedy łatwiej się tak wstrzelić. A tutaj wszystko na styk, nie? Idealnie trzeba obejść początek właśnie, żeby się co do kratki wstrzelić. To jest jak nic sekret zrobiony przez twórców. Patrzcie, i tu można sobie przejść. Tu można sobie przejść. Już teraz jest łatwiej.
bo ten początek taki właśnie kluczowy, żeby się idealnie wstrzelić z tymi polami. Mhm. I ten music tajemniczy. No bo tutaj to już się tylko klika. O, i on dochodzi do tych skrzynek zaraz. Tędy. I będziemy sobie tutaj zbierać przedmioty. No to jakichś super kluczowych takich to nie powinno być. Mam nadzieję, że tu się gdzieś inni się jakoś pogubili, ale spoko, to tam się ich zgarnie. Uwaga, pierwsza skrzynka. No, jest jakaś lina, flary, to tam nic takiego, ale jest na przykład sporo amunicji, jakaś kasa, tutaj ładunki wybuchowe, łopaty, a może wszystkiego nie będę brał, bo się tutaj przeciążę, jakieś łopaty, tutaj w ogóle amunicji nie ma na przykład, tutaj jest, to można wyjąć. Nie ma żadnej przełomowej broni na przykład. Takie po prostu zasoby jak dla mnie na handel. No lina dosyć ciężka trzeba będzie zaraz. Tylko właśnie, skoro tamci nie przyszli, to jak ja im przekażę te sprzęty? Przecież coś tutaj sulik, to zaraz się przeciąży. Dobra, weźmy tę amunicję. Weźmy tę amunicję. Weźmy tę amunicję. Kasa. Amunicja. To... Już nie jestem w stanie tego podnieść. No, chyba, że po nich pójdę. No, się zgubili chłopaki, no. Ile sulik jest w stanie podnieść? Zobaczmy, znaczy unieść. Damy mu to. Chyba, że będzie wolno szedł, nie? Nawet jak się przeciąży. Te flary ciężkie. Nie wiem, może te liny jednak zostały. Zobaczmy sulika sobie. Jak tam? 135 na 200. Łe, jeszcze dźwignie. Silny chłop z niego, co? Ale te łopaty zostawię tutaj. Mhm. No są jakieś steampaczki. Te anterady są dosyć ciężkie. Steampaczków mamy dużo. Będzie jeszcze trochę więcej. Tu jest amunicja? Nie ma. Anterady... Rad X, granat, no dobra, to też pewnie ciężkawe takie butelki. Mhm, tutaj jeszcze jakieś steampaczki, no. Tu nie ma amunicji, o, jest psycho, to można zostawić, może się gdzieś przyda. Może będę chciał sobie zdolności bojowe gdzieś zwiększyć. Tutaj dużo kasy. Wygrzew. Proszków dawno nie było. Jet bierzemy. Nie, to daje radę. I ostatnia skrzyneczka. I tutaj puste. No i to tyle, nie? Amunicji dużo tak naprawdę. No i takie przedmioty na handel. No dobra, to to wziąłem. Tak na potrzeby serii. To jest, gdzie się ci zgubili tu w ogóle? Zagadka. Gdzieś się pogubili. Może znaleźli inny sekret. Zaraz ich... O, tutaj stoi. Cassidy, Vic, tak, tu się zgubili. No właściwie mogę jakoś tu przejść, tak? Aha, no dobra, może być w taki sposób. Okej, no to do samochodu jeszcze raz, tak? Trzeba to ogarnąć, te sprzęty. Jak tam exp w ogóle? Bo dostaliśmy tutaj trochę tego expa znowu. No, coraz bliżej 15 poziomu, czyli takiego z perkiem. Takiego z perkiem. Trzeba to będzie dobrze przemyśleć. Czy będę chciał action boya brać? Czy ten trzeci poziom krytyków? Chociaż te krytyki i tak już prawie zawsze wchodzą w oczy. Albo się skuszę jednak na ten bonus do obrażeń z leczenia. Bym musiał podnieść to leczenie, ale to mocno bym musiał podnieść. Może po tym... Może w Broken... Nie w Broken Hills, tylko w Nowym Reno. Po tej akcji z Renesco. Jak mu te okularki tam oddam, to chyba nam dołoży do leczenia, nie?
On tam trochę dokładał, może wtedy bym sobie dołożył z tych punktów. I żeby tam było to równo. To jest do przemyślenia. Na razie bagażnik. I tak. Bagażnik. Coś chcemy zostawiać. Na pewno to. Na pewno to. Na pewno to. Niech lepiej będzie. No dobra, to też zostawię. Tu właściwie nic więcej. Te rzeczy możemy zostawiać na handel. Pokażcie mi Cassidiego, ile on jeszcze może unieść. Dużo może unieść. To z przedmiotów na handel. Tak jest tutaj. Dołożymy mu jeszcze z takich cięższych. Na przykład to. O. Chociaż ja wiem. Dobra, na razie niech weźmie. Tego się trzeba będzie szybko pozbyć, bo to ciężkie jest. Proszki są ciężkie? Chyba nie. Dobra, niech weźmie tak. Muszę zobaczyć jeszcze tego sulika naszego dzielnego. Z ciężkich rzeczy liny się trzeba będzie szybko pozbyć. Te amunicje zostawiłbym w bagażniku. Te amunicje w bagażniku. To trzeba będzie dać Cassidiemu albo Vicowi. Tego się trzeba będzie szybko pozbyć, bo to ciężkawe. Amunicja będzie do balansu. Dobra. Już może tak, bagażnik. Amunicja najpierw. Ta zostaje. Ta. Bo ja mu przekazywałem te sprzęty. Dobra, to muszę wziąć. Okej. To nie wiem. Narzędzia dosyć ciężkie są. Dobra, tu do balansu mam sporo. Już jest ta amunicja. Tylko jakąś taką droższą rzecz by się przydało też mieć. Te gany są drogie, nie? Te. Uniosę to? Uniosłem to. To może jeszcze więcej dam radę wziąć? Nie, już więcej nie. Dobra. Ile on w ogóle miał? 400 ponad już tej amunicji? 475. A Cassidy ma ile? 288. Dobra. Tu mamy przedmioty na handel. Ja też mam przedmioty na handel. Liny się szybko pozbędę. No dobra, jakoś to wygląda. Jakoś to wygląda. I co, chyba wszystko w tym Broken Hills. Oprócz tego oczyszczacza powietrza. Tak, to będziemy mogli zrobić. Chyba możemy jechać do Nowego Rino. Tak myślę. Skrzynka, okularki ze skorpiona, motyw ze skarbem, z tą żoną, zaginieni ludzie, mrówy pozabijane, dedykacje, z tym więzieniem, stary gul, roślinka, skorpion. Coś to jeszcze było? W Broken Hills, ta babka, ten jej sklep. Aha, jeszcze w nocy można by to zobaczyć. A tu jeszcze będę wracał z tą kopalnią, z tym oczyszczaniem. To będzie okazja ten stół pewnie przeszukać. Dobra, jedziemy do Broken Hills. Jak jeszcze coś tutaj zapomniałem, to jak tu wrócę, to się załatwi, nie? Wsiadamy w samochód. Jedziemy do Nowego Rino. Czyli tutaj. W następnym odcinku już będziemy działać w Nowym Rino. O. The spirits of our ancestors guide me to a world of dreams that I may touch thoughts. Wizja Hakunina. Our village suffers without the holy Gek. Your hands hold our lives as a father holds his children. Wszystko przez to, że przez pięć dób przerzucałem bramienie łajno i mnie tu popędza teraz, nie? O. Tu zaparkowałem samochód. Ciemno jest. A, patrzcie. Wydawnictwo.
Właściwie kiedyś tu było wydawnictwo Kocia Łapka, teraz to tu chyba jest dom publiczny. No, to jest duże miasto, Nowe Reno, z różnymi kasynami, takimi tymi rodzinami mafijnymi, handel narkotykami, bronią, jakieś przemyty tutaj, wiecie, takie różne rzeczy. Dzieciaki są nieusunięte w tej wersji. W tej wersji jest ciemno, która godzina? Druga w nocy. No dobra, na potrzeby serii dla widza specjalnie przeczytam sobie coś, żeby było widno. Mamy jeszcze jakieś spluwy i kulki, tak? Aha, nie jestem w stanie tego podnieść. To na razie tak. Gdzie są te spluwy i kulki? Tu wziąłem. Zobaczymy, czy się widno zrobi. Nie jest widno jeszcze, więc jeszcze coś przeczytam. Spluwy i kulki. Ręczna broń palna 59 już. Weźmiemy w takim razie jeszcze od Sulika te naukowe takie, nie? Tych naukowych mamy dwie sztuki. Jedna wystarczy pewnie, żeby już się widno zrobiło. Co? Nie jestem w stanie tego podnieść? To ta księga jest cięższa niż ta, którą przeczytałem? Spluwy i kulki? Co to się tu dzieje? Może tak być. Jedna sztuka, tak, mamy to. Uwaga, cyk, jest widno. Nauki ścisłe 47 już. Dobrze. Bardzo dobrze. No i mogę to właściwie z powrotem wziąć i będziemy handlować okularki. Tu wszystko fajnie. No dobra. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.